Nowy vlog, odcinek 24 tego cudownego serialu. Bo 24 wlew dzisiaj. Pogoda świetna, jest godzina 9. Myślę, że nie ma co przedłużać. Pan tutaj obok na ławce bardzo dziwnie się patrzy, co ja robię. Trochę mi jest głupie, ale okej. Mam nadzieję tylko, mam ogromną nadzieję, że nie będzie tej pani doktor, co ostatnio tak kto oglądał, ten wie. No, bo chciałabym z kimś porozmawiać o tej sytuacji, więc jeżeli zobaczę, że to ona dzisiaj też mnie tam obsługuje, to słabo, słabo. Też nie poszłam na badania krwi, bo moja córka była chora, więc musiałam odwołać i mam nadzieję, że po prostu dzisiaj mi je zrobią, że to nie będzie jakiś problem. No, dobra. Wchodzę i trzymajcie kciuki, żeby był ktokolwiek inny. Nie mam sporo do powiedzenia, więc pogadam już z domu. Trochę wyglądam, jakbym miała taki kołnierz, jak czasami psy mają, nie? Ale jest mi dzisiaj tak zimno. Chyba już mamy zimę na Malcie. W sensie na zewnątrz nie jest wcale aż tak zimno, bo nie wiem, 18-19 stopni chyba, coś takiego, ale po prostu w domu już jest dosyć zimno. Tutaj nie ma kaloryferów. Zimą dogrzewamy się, ustawiając klimatyzację po prostu na wyższe temperatury. No, chyba się zaczęło. Jak moi znajomi kiedyś wynajmowali mieszkanie od takiego pana Maltańczyka i mówili mu, że no w tym mieszkaniu jest za zimno i nie da się jakoś tam go ogrzać porządnie, że naprawdę, no co by nie robili, tam cały czas jest zimno, bo też okna są nieszczelne i tak dalej. I on wtedy im powiedział, żeby po prostu częściej sprzątali, wtedy się poruszają i będzie im cieplej. No, więc jest to taka recepta najwyraźniej tutaj na Malcie. Ale wracając do tematu tego filmu, czyli do wlewu, minęły 2 dni, 3 dni. 3 dni, co już nie potrafię liczyć do 3, no najwyraźniej. Tak więc 3 dni temu miałam wlew i powiem wam, że czuję się całkiem nieźle. W sumie od pierwszego dnia się czułam nieźle. Wiadomo, że nie jakoś super. Mówię nieźle w porównaniu do innych wlewów, a nie do takiego normalnego życia. Ale no, jest okej. W sensie poleżałam sobie tak gdzieś przez dobę i potem już było w miarę. Nie wyszłam jeszcze, co prawda, na dwór ani razu, bo po prostu zimno mi, nie chciałabym się przeziębić, ale myślę, że dzisiaj, jeżeli nie będzie padało, to to zrobię, więc no, jest okej. No ale co z tym bólem? Więc tak, tak jak mówiłam wam na początku tego filmu, że mocno trzymałam kciuki, żeby nie spotkać znowu tej pani doktor i też mówię, no po prostu niech mi dadzą kogokolwiek. I teraz szłam na 24 mój wlew w sumie, i ja bardzo często mam tam lekarzy, których nigdy w życiu nie widziałam, więc stwierdziłam, że jest duża szansa, że jej tym razem nie spotkam. No i dobra, idę tam. No i zaczyna się szybko, dostałam łóżko, fajna sala, takie fajne pani pielęgniarki. No wszystko idzie ok. I właśnie jedna z tych pań pielęgniarek mówi, że doktor zaraz przyjdzie i powiedziała, że on coś tam i ja już takie facet, czyli nie ona, fajnie, to już mi wszystko jedno. No i przyszedł rezydent i tak się dowiedziałam, że, bo wcześniej się zastanawiałam, czy lekarze juniorzy tutaj to są rezydenci u nas, tak się do nich mówi, okazuje się, że nie. Nie wiem dalej tam kim są, ale rezydenci mają inną ubrankę i inne takie napisy, że są tak od razu po studiach. I ktoś by sobie pomyślał, a tam nie ma doświadczenia, to gorzej i tak dalej. Ale ja mam w rodzinie rezydentów, którzy są bardzo ogarniętymi lekarzami, więc trochę inaczej na to patrzę. I stanowczo wolałabym na nich trafić niż na kogoś, kto dłużej pracuje, ale jednak, mówiąc ładnie, ma to gdzieś. No i ten pan był tak mniej więcej gdzieś w moim wieku, więc sobie też porozmawialiśmy tam o Polsce, bo opowiadał mi, że ostatnio jego dziewczyna była w Poznaniu,
I no, zaczęliśmy gadać o tych moich bólach. No i przedstawiłam tę sytuację z panią doktor, którą miałam 3 tygodnie temu i że ten ból został mi, tylko on jest taki od czasu do czasu. No w sensie, no nie jest jakoś często, powiedzmy raz dziennie, 2 razy dziennie, przez krótko, no ale jest, czyli coś tam się zadziało. No i też porozmawiałam o tych bólach palców, bo ja nie mam tego bólu tylko tutaj w opuszkach, dużo ludzi ma tylko tam, tylko mam na całych palcach. Dziwnie z tej perspektywy moja dłoń wygląda, ale dobra. I owszem, w opuszkach boli najbardziej, ale to nie oznacza, że ta cała inna część nie boli. Więc wszystko opisałam i on mi porobił takie testy, że trzymałam rękę, on miałam zamknięte oczy, on mi takim ręcznikiem papierowym tak miział i ja musiałam powiedzieć, kiedy czuję, albo gdzie czuję, wyginał mi kciuki i ja mówiłam, czy wygina mi w górę, czy w dół, ściskałam jego ręce, że raz mocniej, raz słabiej, czy po prostu panuje tak jakby nad siłą tego ścisku. No, tego typu ćwiczenia i to były takie nawet różnorodne ćwiczenia, więc się zdziwiłam. Pozapisywał wnioski, że w sumie wszystko jest ok, jeżeli chodzi o to badanie. I potem powiedział, że pójdzie naradzić się, oni zawsze chodzą, naradzić się z lekarzem seniorem, bo on nie może sam podjąć decyzji, co z tym robimy dalej. I potem do mnie wrócił i przyniósł mi tak jakby skierowanie na badanie nerwów. Jak to badanie się nazywa? Nie pamiętam. Nie pamiętam, jak się nazywa, ale myślę, że zrobię o tym osobny odcinek, bo ja pierwszy raz o czymś takim słyszałam. I dużo już naczytałam się i nasłuchałam właśnie o tym bólu, ale nigdy nie słyszałam o tym badaniu. Ponoć to badanie jest bolesne, bo wbijają w rękę, a ja mam to na dwóch rękach, więc super. Wbijają bardzo dużo jakichś tam igieł i coś tam się dzieje. No jeszcze nie wiem, okej. Nie wiem, wolałam na razie o tym nie czytać, bo już wystarczająco było mi niedobrze. No, ale mówią, że no, rzeczywiście nie jest to badanie bezbolesne i no, na jakiś ten ból trzeba się przygotować. No dobra, niech już będzie. I wtedy mając te wyniki badań, kiedy będą widzieli, jak te moje nerwy się zachowują, no to będziemy podejmować jakieś tam dalsze kroki, więc to nie jest tak, że wiecie, machnęli ręką, a dobra, skutek uboczny, bardzo popularny, idziemy dalej, jakoś wytrzymasz. Tylko coś z tym robią, więc no tak jak mówię, bardzo się cieszę, że trafiłam na takiego lekarza, rezydenta, który tak jakby no, nie machnął ręką, tylko drążył właśnie te ćwiczenia i tak dalej, tu poszedł się naradzić i coś z tego wyszło. Więc naprawdę super i teraz mam takie porównanie, nie? Wiecie, tutaj chłopak 30 lat dopiero zaczyna swoją karierę lekarza, a tutaj pani, która no już troszeczkę przepracowała ta 3 tygodnie temu, która już chyba troszeczkę ma dosyć, więc myślę, że nie warto patrzeć na wiek tych młodych lekarzy, więc no byłam bardzo zadowolona i później jeżeli chodzi o zakładanie wenflonu, to tutaj stwierdziłam, że pewnie będzie problem, bo też na studiach nie mają tego za dużo takiej praktyki, więc stwierdziłam, no ja już tymi moimi żyłami, no to już nie jest najlepiej, 24 wlew to już nie przelewki. No i co prawda za pierwszym razem coś tam poszło nie tak, o to jest też ciekawe, nie mógł mi się wbić, w sensie on mi się wbił w żyłę, ale stwierdził, że ona jest za cienka jednak i po prostu może ten lek dobrze tam nie przechodzić, więc od razu mi zmieni na jakąś inną żyłę. I ile on mnie przepraszał. Magda, przepraszam, że tak musi cię boleć, chodź sobie tutaj mocniej dociśnij, żebyś też nie miała tutaj siniaka. Tyle już było tych wlewów, wiadomo, te żyły są słabsze. Będziemy próbować tak, żeby jak najmniej cię bolało. I wiecie, ja takie od razu właśnie znowu porównanie z tym, co było 3 tygodnie temu, gdzie miałam ogromny ból, jeden w ogóle z większych. I to było takie... Więc tak, jest różnica, wręcz mamy taką skrajność w reakcjach. No i potem jak mi założył już ten wenflon na inną żyłę, na drugiej ręce, no to wszystko poszło ok. No, więc byłam zadowolona, że poszło za drugim razem, a nie za
nie wiadomo którym, jeżeli chodzi o port naczyniowy i zakładanie go, bo też jak są nowi ludzie, to dostaję takie pytania. No to startując z tymi wlewami, ja nie miałam mieć ich tak dużo i stwierdzili, że moje żyły na tyle są w dobrym stanie, wręcz bardzo dobrym, że bez problemu uda się zrobić te 12 wlewów chemioterapii. No i tak, udało się, tylko że to się przeciągnęło. I teraz no, te wlewy są dużo łatwiejsze, krótsze, więc też z żyłami jest właśnie z jednej strony łatwiej, ale z drugiej strony to już jest 24 wlew. I powiem Wam, że te 4 wlewy, które zostały, one mogą brzmieć sobie tylko 4. Ja nie wiem, jak to pójdzie, bo to są tak, 4 wlewy plus zakładanie wenflonu za każdym razem, kiedy mam jakieś takie większe badanie w stylu właśnie PET, więc plus pobieranie oczywiście krwi co 2 tygodnie, no trochę tych wkłuć jeszcze jest przede mną, no a z tygodnia na tydzień jest jednak coraz gorzej, jest to zauważalne i przeze mnie, i przez lekarzy, też jest to po prostu bardziej bolesne. Ale czy jest sens na taką końcówkę zakładać ten port? Chyba nie. Więc jeżeli miałabym rzeczywiście skończyć na tych 4 wlewach, no mam nadzieję, że tego kolejnego nawrotu już nie będzie, no ale kto wie. Więc no chyba jeszcze dociągną te żyły jakoś tam. No i później rozpoczynamy regenerację. Mam nadzieję, że no jeszcze mam na tyle młody i sprawny organizm, że te żyły po jakimś czasie no po prostu będą może nie w takim stanie, jak były na początku, ale w trochę lepszym. I tutaj to wszystko zależy. Jedni na przykład po roku już wszystko jest ok, łatwo znowu im się pobiera krew i tak dalej, no a inni mają przez wiele lat te problemy, więc ciężko mi teraz powiedzieć, tak? Zapytajcie się za rok czy dwa, to wtedy nagram takiego vloga. To też właśnie byłoby ciekawe, bo gdybym przeżyła te 5 lat, planuję, to fajnie byłoby właśnie za te 5 lat zrobić takie podsumowanie skutków ubocznych, bo skutki uboczne, które mam teraz, a takie, które będą ze mną może do końca życia, no to wiecie, to jest zupełnie inna sprawa, nie? Więc nawet już, jak pewnie nie będę nagrywała na YouTubie, mogłabym stawić taki jeden film, taki podsumowujący. Myślę, że na dzisiaj to już wszystko. Pa!